Witam, witam serdecznie, Albert Longterm Rokicki. A więc widziałem najnowszy gameplay Cyberpunk 2077. Byłem w siedzibie firmy w CD Projekcie razem z dziennikarzami, influencerami, analitykami finansowymi. Jakie wrażenia? Jeżeli chodzi o samą grafikę, wizualną część, to przyznam szczerze, że ten gameplay nie robił już tak oszałamiającego wrażenia jak ten pierwszy sprzed roku, ale to jest chyba naturalne, kiedy widzimy coś rewelacyjnego drugi raz, czy mamy styczność z czymś bardzo fajnym po raz kolejny, to te wrażenie jest troszeczkę osłabione, gorsze. Natomiast ten gameplay był o wiele lepszy w sensie jakichś aluzji, czy też naprowadzenia na sens gry, na sam sens rozgrywki, o co w ogóle w tej grze chodzi, generalnie mówiąc. Dowiedzieliśmy się, że wszystko będzie się kręciło, czy też toczyło wokół tego implantu, tajemniczego implantu V w głównej postaci, którą gramy, i to będzie tajemnica, zagadka. Ten motyw jest poruszony w najnowszym gameplayu bardzo mocno. Jest to podobno klucz do nieśmiertelności, także tutaj myślę, że studio CD Red będzie chciało poruszyć temat, który nurtuje ludzkość od wieków, czyli generalnie, nie boję się tego powiedzieć, poruszyć kwestię sensu życia, odpowiedzieć spróbować przynajmniej znaleźć jakieś odpowiedzi, jakieś aluzje na temat tych najbardziej skomplikowanych pytań dotyczących ludzkiej egzystencji. Również tego, czy mamy wpływ na otaczającą rzeczywistość, czy może nasze scenariusze są zapisane gdzieś na twardym dysku, czy w chmurze boskiego stworzenia, nazwijmy to. Na końcu, na samym końcu, bohater wchodzi dosłownie do jakiegoś rodzaju innego świata, do cyberprzestrzeni. I to mi bardzo przypominało Matrix, słuchajcie. I w tym momencie mówię sobie, jeszcze bardziej genialny ruch ze strony CD Projektu, polegający na zatrudnieniu Keanu Reevesa. Coś niesamowitego. Zresztą taka propos widziałem wczoraj, bo na Video On Demand z żoną szukaliśmy jakiegoś filmu fajnego. Wybraliśmy akurat Królową Szkocji, bardzo dobry historyczny film, ale też na moją uwagę przykuła produkcja Replikanci, bodajże z zeszłego albo z tego roku, właśnie z Keanu Reevesem, więc to też coś w stylu cyberpunka, film science fiction. Także on cały czas nakręca tę popularność, hype, a zresztą przynajmniej w Wektrze pojawiła się zakładka, której nie było wcześniej, filmy z Keanu Reevesem, czyli w Polsce Keanu staje się chyba jakimś najpopularniejszym aktorem. Ja go lubię akurat, ale no, nie spodziewałbym się kiedyś, że będzie cała zakładka filmy z Keanu Reevesem. No, musi być na to straszne ssanie teraz w Polsce przynajmniej, ale myślę, że nie tylko. Dużo fanów gier teraz odświeża sobie produkcję, gdzie Keanu grał główną rolę, te najnowsze, też Johnny Wick. Ja mam do nadrobienia, nie oglądałem żadnej z tej trylogii, a wiem, że trójka bodajże w kinach jest teraz, prawda? Ale ja lubię science fiction, prawda? Lubię generalnie, także z chęcią sobie to wszystko obejrzę. Wracając do tematu, Matrix, o co chodzi? Myślę, że gracz, to nie jest powiedziane tak do końca, natomiast może być tak, że gracz trafia tam po prostu, czy w ogóle ludzie w przyszłości będą trafiali po śmierci, czy jest na to możliwość. Świat, gdzie nie istnieją prawa fizyki, nie istnieje przestrzeń, czas. Zresztą to akurat było powiedziane, prawda, że tam nie istnieją żadne zasady, nie ma żadnych barier. Trochę to pachnie taką baśnią hollywoodzką, że ktoś tam, kilka osób próbowało przez jakiś mur przejść, jakiś mityczny mur tam powstał w tej cyberprzestrzeni. No i V może być pierwszym, który tego dokona, więc takie troszeczkę tu jest, no, typowo hollywoodzkie, znany taki motyw chociażby z Dune'y, czy z innych wielu produkcji jak Matrix, że no, jakaś legenda mówi, że ktoś tam kiedyś, prawda, być może jakiś mit,
czy przepowiednia była nawet, że ktoś się pojawi, kto tego dokona. No nie wiemy, o co chodzi z tą barierą. Może przejście do jakiegoś innego świata, do innego wymiaru. Tak jak powtarzam, klucz do nieśmiertelności. Także fabuła mnie zaczyna zastanawiać coraz bardziej. Co ciekawe, będzie poruszany temat religii. Okazuje się, w 2077 roku wciąż ludzie chodzą do kościoła. Te kościoły są oczywiście troszeczkę inne niż obecnie. Nie ma tam takiego przepychu, który znamy z teraźniejszości. Są takie bardzo awangardowe, bardzo surowe, takie garażowe wręcz. No, cyberpunkowe jednym słowem. Ten symbol kościoła, no to bardziej mi aptekę przypomina, bo taki podświetlony neon krzyża. Natomiast no, odpowiedzi na pytania, jeszcze raz, prawda, o egzystencji, o sens życia. Także będzie świat na pewno fizyczny z duchowym się przenikał i z tym, przede wszystkim z tym cyfrowym według mnie. Będzie dużo takich możliwości hakowania też w tej grze, prawda, że nie musisz kogoś zabijać, możesz go zhakować, jest możliwość przejścia tej gry bez zabijania pojedynczej istoty ludzkiej, to ciekawe. I to jest według mnie, jak dla mnie, troszeczkę przekombinowane, zaskomplikowane. To tak troszeczkę mi przypomina Gwinta z Wiedźmina III, który większość ludzi omijało szerokim łukiem. Według mnie jest to troszeczkę strata czasu, strata nakładów finansowych na budowanie czegoś takiego, takich łamigłówek, bo to podłączasz się pod kogoś, czy pod jakąś rzecz, musisz tam pokombinować, jakaś kombinacja cyfr, więc dla mnie, dla gracza takiego niedzielnego, można powiedzieć, który tam raz nawet na kilka lat coś zagra niekiedy, to może być zbyt skomplikowane też dla takich prostych Amerykanów, prostych użytkowników konsol, więc tego nie musieli moim zdaniem robić. Natomiast to jest tak dla ciekawości waszej, że będzie dużo możliwości takiego hakowania, tego wejścia do tej cyberprzestrzeni. Był taki motyw, że można było zhakować robota, dodać mu jakiś tam lepszych sił, lepszych umiejętności i on znokautował walczącego z nim człowieka, jakiegoś tam wprawionego w kickboxingu, powiedzmy, tego członka gangu Animals. Także dużo jest możliwości zhakowania. Można takim pejczem elektronicznym się podpiąć pod kogoś i spowodować, że on na przykład sam się zabije, prawda, że ty nie musisz już nic robić. No, wiele takich ciekawostek, ale generalnie bardzo, bardzo mnie zachęcił ten motyw tego poszukiwania właśnie tajemnicy tego chipu, tego implantu, który Wii w sobie nosi. To, po co jest ten świat cyfrowy, w który wchodzimy, czyli w ten Matrix. Idealne nawiązanie do sagi braci Wachowskich i pozyskanie Keanu, super, mega. Myślę, że poszukiwanie sensu życia jak najbardziej. Keanu jest zresztą z tego znany, że on poszukuje, prawda? Tutaj poddaje się technikom medytacji. No idealnie pasuje w ogóle do kultury CD Projektu, też ich założycieli. To tyle. Dla mnie bardzo, bardzo fajny gameplay. Jedyne, co się rozczarowałem, to tym, że Keanu Reeves tam będzie hologramem w tej grze.